Rzeczywiście największy ból to jest chyba założenie szpilek i zasuwanie w nich jak kobieta, no bo założyć i przejść to chyba każdy umie, ale zrobić to po kobiecemu to jest strasznie ciężkie. No tak, to jest duże wyzwanie. Oczywiście wokalnie, ruchowo też jakby dla faceta odegranie kobiety, no to jest zadanie w ogóle nie do wykonania i właściwie nawet nie odegranie, bo jeżeli to jest odegranie, to widać, to jest jakiś rodzaj kreacji, sztuczności. Musimy wejść na tą scenę i być kobietą. No i to jest rzeczywiście bardzo ciężkie, no ale walczymy, pracujemy na tym. Ja bym powiedziała, że niektórzy mężczyźni chodzą tutaj lepiej na obcasach niż ja. Naprawdę. Natomiast no, bycie facetem to jest jednak fajna sprawa, no. Co tu dużo mówić, no. To oczywiście, że jest wyzwanie, ale kurczę, no jest to świetna sprawa. Kiedy masz szansę po prostu stać się kimś diametralnie innym. Zależy jaka to jest kobieta. Różne kobiety mają swoje wokale. No, niektóre niższe, niektóre wyższe, niektóre piszczące, niektóre błyszczące i wiesz, to jakby, to wszystko zależy od ancymona, którego robimy, nie? Więc tak, więc no różnie, tu się przydaje, plastyka głosu się przydaje na pewno bardzo, nie? Tak jak na przykład kapitalnie to robił Kacper Kuszewski, jak podglądałyście na pewno, że no to jakby co odcinek to inny głos, no to jest jakby też taki dobry przykład. Ja miałem tak, tańczy się w szpilkach bardzo ciężko, po śliskiej podłodze jest to hardcore. Jest fantastycznie. Jest naprawdę ciekawie. Oczywiście mężczyźni zupełnie inaczej chodzą. Mężczyźni tutaj też dużo się uczy o tym właśnie, jak anatomia twarzy i w ogóle budowa, jak jesteśmy i co sprawia, że jest taki ruch, a nie taki ruch. Tak? Bo jako kobiety no, po prostu naturalnie się poruszamy w pewien sposób, nie myślimy o tym. A tu trzeba się zastanowić, dlaczego tak się poruszamy i to pozmieniać, więc to jest ciężka praca na pewno. Ja musiałam się nauczyć chodzić jak facet. Okazało się, że po prostu, żeby mieć bardziej wykręcone nogi w kolanach, to, że muszę inaczej stawiać stopy, że ciało, że nie ruszam biodrami, że tyłek ściśnięty, żeby te biodra nie latały, że my kobiety naturalnie jakoś tak przerzucamy ciężar ciała, a tam w ogóle to się nie dzieje. No, kurczę, jeszcze mam, no, nie mogę zdradzać szczegółów, ale no, było ciekawie, ale ja też jestem zachwycona w ogóle tą metamorfozą, bo ja w ogóle nie poznałam siebie. Naprawdę, autentycznie nie poznałam siebie i to jest mega. Ta charakteryzacja tak doskonała sprawia, że my naprawdę możemy, kurczę, wejść na scenę i poczuć się jak ten facet.